unang pinatunayan sa Pilipinas ni Ryan Sermona ang kanyang husay sa boxing, sinubukan na ding mga ibang bansa para makipagsapalaran hanggang dumating ang pagkakataon na mapalaban sa isang title fight kontra sa Australian WBC International Super Featherweight Champion na si Matt Garlett. Si Matthew Garlett ay may magandang ring record na 11 panalo, 6 dito ay knockout at mayroon lamang isang talo. Pag tumama ang kanan ni Garlett, sigurado may paglalagyan ang kalaban. Si Garlett ang tumalo sa matapang na Pinoy boxer na si Roberto Lerio. Kaya tamang-tama, titulo at paghihigante ang nakataya sa laban ni Ryan Sermona kay Matthew Garlett. Sa round 1, mas naging agresibo ang champion na si Garlett. Tumira agad ng mga kombinasyon, target ang katawan at mukha ni Sermona. Pero si Sermona tila nakikiramdam pa lamang. Zaatakowania, badanie. No i Łukasz też gdzieś tam na tych łączach Australii. Mam wrażenie, że bardziej nas tutaj zaskoczyła, ale faktycznie coś się troszeczkę ma tam Garletta z Ryanem. Ogromnych na razie nie było, ale wiadomo, ci panowie zawsze rozkręcają się z rundy. 15 rund, nie jest to żaden przypadek dobrych na bardzo szybkich obrotach pełną walkę. Teraz o, ładnie zaczepił tym lewym prostym Sermona, ale uciekł. Utarło się, że właśnie Australem gdzieś tam te koneksje, praca nie potrafi do końca się powoduje, że te gale, drugą rundę tego pojedynku, na razie Garlett spokojny, no troszeczkę prędzi mnie i dzieli. My tymczasem oglądamy, tak jak wspomniałem, pojedynków przed czasem. Co prawda przypominamy sobie, taka niespodziewana porażka mu się w zasadzie nie przytrafiła, wygrywa ten pas, zdobył go w maju tego ranem Sermoną. Zauważyć, że Sermona bardzo delikatnie pod koniec tego drugiego starcia Sermona przyspieszyły. Może to jest rzeczywiście, tak jak już tutaj wspominaliśmy, w kolejnym starciu będzie jeszcze szybsze tempo. Tym czwartym to już w ogóle najprawdopodobniej Matt Garlett. Zawodnicy nie imponują jakimś wieżowcowym wzrostem. Sa round 3, umaabanti ang Pinoy na si Sermona. Sinusubukang tibagin ang depensa ng Australiano, pero sinasalubong siya ng malakas na suntok ni Garlett. Niezwykłe imprezy, ogromne gości. Na razie jeszcze Sermona okazji, żeby tyle wielkie przyjęcia i na wielkie bankiety wydawać trafem pokonać Garletta, ale kto wie, czy nie jest na dobrym szykiem Filipińczyków serca skraść. Na razie z tego bardzo dobrego Garletta, który do tej pory w przebiegu tych bardzo dobrej jakiejś trafnej akcji. I widzimy, i znów teraz kto musi uważać, zdecydowanie musi uważać Ryan Sermona, bo pracuje na to, żeby zostać tutaj ukarany, co na pewno no, jeszcze dodatkowo utrudni mu zadanie. Dobrze na razie, naprawdę dobrze boksuje Matt Garlett. Nie widzimy bardzo dobrą, twardą defensywę swojego rywala. I znów odpowiada teraz trzecia runda. Zbliża nam się do końca i na razie Sermona nie zrobił. Ale bardzo mądra taktyka Matta Garletta. Warto to zauważyć, bo on powolutku rozbija nam tą obronę swojego przy czterech pojedynkach, tocząc aż trzy walki z zupełnie dziś nieznanym Jeffreyem Torrio. Te pojedynki oczywiście wygrał, jakby niszcząc całkowicie karierę swojego rywala. Tylko weryfikacja przyszła, tak jak ma to w zwyczaju właściwie być, już w piątej walce, kiedy jego matę. Ale jeszcze wspomnijmy, ty wspomniałeś o tym, że zaczynał tą karierę od takich trzech, pom się zacząć pasjonować. Pamiętamy te znakomite, to historia pisana już jakiś czas temu. Teraz jest szansa, że będą ją pisać właśnie ci dwaj panowie. Na razie przynajmniej wydaje się, że bardzo spokojnie kontroluje przebieg tej właśnie walki Matt Garlett, że ten punktować, w jaki sposób bronić tego swojego trofeum. Niby wydaje się, że taki lekko cofnięty, ale dobrze na dystans odpycha swojego przeciwnika. Jest karcony jakimś lewym, jakimś prawym. Samemu za wiele tych ciosów Garlett nie przyjmuje. No to tak jak teraz. Spadł na jego głowę jeden lewy, runda. Tak właśnie ten pojedynek nam się toczy. Dobrze atakuje korpus swojego
swojego przeciwnika. Słyszymy, że tam zadowolenie na trybunach. No zresztą tak jak wspominałeś, on tutaj jest ale u siebie. Knockout. Powiem szczerze, zaskoczył zupełnie Ryan Sermona tym lewym swojego przeciwnika. No i nagadałem się, a tu proszę bardzo. W taki oto sposób nie wydawało się, że spokojnie, a tymczasem jeden cios wystarczył, żeby ten spokojny, wydawałoby się, bój dla mistrza zakończył się totalną klęską. Zawodnik, który przegrywał m.in. z Jose Ocampo, dziś świętuje swoje zwycięstwo. Ależ piękna ta akcja, ależ piękny ten lewy. Tuwang-tuwa, mangiyak-ngiyak ang Pinoy na si Ryan Sermona. Isang matamis na tagumpay nga naman, lalo na't dumayo pa siya sa terytoryo ng kalaban. Tak, 12 rund przeboksować jeszcze swojemu szczęściu, nie mierzy uwierzyć im Ryan Sermona. International Super Featherweight Champion, Ryan the Crusher Sermona. That is Ryan. Ipinakita ng Pinoy boxer na si Ryan Sermona ang kanyang patience at tapang sa laban, at sa panalo sa Australian boxer na si Garlett, nakuha niya ang kanyang kauna-unahang international boxing title. So yan po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at sa mga tulad kong OFW saan man panig sa mundo. Kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan nyo po itong aking video, pakilike, at kung pwede, mag-subscribe na din po kayo. At para updated kayo sa aking mga video, pwede nyo i-click ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Mr. Rongel Fernandez, Martin Percival, Jake Malco, Billy Jubildad ng Tagigat Pampanga, Dong Tangloy Malyari, Happy TV, Jeffrey Fernandez, Ronald Badillo, KG Bale ng Poland, Alfonso Cortado ng USA, Jen Merjan Garcia ng Macau, Dolph Roa, August Kasama ng Cavite, Jer TV ng Siargao Island, Richard Timagos, Mark Anthony Singson, at kay Mr. Ricardo Bernaldo Jr. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.